Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021, słuchajcie, kariera dwuosobowa, odcinek numer 12, Włochy, Monza oczywiście, no i ze mną na kanale Haubica w kooperacji. Witam, dzień dobry. Dobra, i możemy zaczynać. Ona mówi, że wkrótce będzie trzeba odnowić kontrakt, jak dopiero go odnowiliśmy. No, dokładnie. Tobie też tak powiedział? Tak. Dokładnie. Fajny ten nowy F1, nie? Dobra, no w sumie tutaj nic nie ma do roboty, bo mamy chyba coś za mało. Ulepszyliśmy sobie EQ, nie? Tak, tak. Tak, EQ i to... Coś tam jeszcze nawet. Ja bym teraz w paliwo dla mnie poszedł, bo mi się troszkę przydało technologię paliwa. Bo ja tam miałam problemy z paliwem też, nie? No chyba każdy ma w tym jeszcze, w tej wersji. Nie no, ja miałem większe. Nic nam nie przybyło. Na Węgrzech, pamiętasz? No. Gdzie wziąłem paliwa tyle samo chyba, ile ty? Nie wiem, to chyba nie ma znaczenia. Ważniejsze jest chyba to, że obydwoje jechaliśmy po prostu jakieś chyba na 100%, nie? Bolid miałem. Setup sobie podam. Setup. Nie, ja chcę zmienić setup. Ale wowero jest wysokie. Czekaj, bo to jest mokro. Też już, czy jeszcze nie? Mogę. 7,7 aero. 7,7. Dobra. Przykładnia. 90. Na. 56. Dobra. Geometria, kół przednich, pochylenie kół przednich 2,5. Pochylenie kół tylnych 1,8. Poczekaj, jeszcze raz, 2,5, 2. 2,5, potem 1,8. Pochylenie kół przednich 2,5, pochylenie kół tylnych 1,8. Okej. Okay. Mogę dalej? Dobra. Zbieżność przodu. Przodu 0,08. Dobra. Zbieżność tyłu 0,26. 0,26, dobra. Zawieszenie 3. Co takie 2. Niskie? No przednie trójkę, tylne dwójka. No ale to na suchym masz 9, a na tym, a na... Dalej mogę, czy nie? Jakby mi się na tym dobrze jeździło, nie? Mogę dalej? Dobra, przednie 2, tylne 2, tak? Nie, przednie 3, tylne 2. No. Stabilizator poprzeczny, przedni stabilizator poprzeczny 10, tylny 8. Dobra. Potem jest zawieszenie przód 3, tył 7. Dobra, hamulce. 100 i 55. Mhm. Opony? Przednie 22,2. Mhm.
Tylne 23 i 1. Okej. Lecimy? Możemy. Jeszcze paliwo, paliwo. Zmniejszyłeś paliwo? Tak. Powodzenia. Powodzenka. A mi FPS-y teraz zostały. Ty też tak lekko grę zaczęło ścinać? Nie. Może nie zauważyłem. Nie, mi na początku mega mocno spinało. Ajajaj, przejechałem bardzo słabo Ascari. A jak u ciebie? Bez fioletów. No, u mnie też niestety. Oj, coś mi się tutaj zaczęło padać. W sensie nie, że deszcz. Skrzynia biegów 70%. Prawie, że... Ojojoj, ta dzisiaj mogę bieg stracić, jak źle pójdzie. Oj, nie, zapowiada się nieciekawie, nie? No. Jaka pozycja? W końcu nam dobrze poszło. No, w sumie można powiedzieć, że P5, nie? Bo od P6 do P10 to jest 1/10. Nie no, ty tracisz. No to przy takich błędach to akurat jestem nie, nie ten. Weź pod uwagę, że te setupy są wolniejsze. Zaraz mnie przesuną, nie? Te setupy są wolniejsze na suchym, to też musisz wziąć pod uwagę, nie? Bo... No ale oni też raczej nie są. 14 chyba, nie? 14 albo tak. 13. Zależy jak oni to liczą. Ej, to i tak jest git, nie? Ja no. Będę 10. To też jest git. Boty niestety mają tak, że ich setupy są jednocześnie na sucho i na mokro, nie? Mhm. Jakąś wiadomość mam przed wyścigiem. Jak samo poczucie? Bolid wygląda dobrze. Myślę, że mamy szansę na dobry wynik. Dobra. Więc wiele się po tobie spodziewałam w tej sesji, więc daj z siebie wszystko. Uważaj na wewnętrzne krawężniki przy dwóch pierwszych szykanach, są bardzo wysokie i łatwo możesz wypaść poza tor. Tego nikt się nie spodziewał, nie? Dokładnie. Poza tym, cóż, to Monza. Pamiętaj, żeby nie zdejmować nogi z gazu, a będzie dobrze. Ferrari jest siódme w konstruktorce. Nie wygląda to za fajnie. No cóż, może drugi sezon będzie lepszy. Monza circuit, the low drag setup preferred by most teams could cause them some problems in today's Grand Prix. So watch out for cars struggling for grip around Parabolica, the last and most demanding of this track's 11 corners. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Sergio Perez will lead us away from pole position, and Lando Norris lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Ricciardo, Bottas, Lewis Hamilton, and Vettel, Stroll, Verstappen,
Gasly and the engineer. Ocon, Fernando Alonso. Bird, they've taken a grid penalty. And Giovinazzi. Raikkonen, Mazepin, Mick Schumacher, and Nicholas Latifi. Russell and Yuki Tsunoda. And now it's time to head down to the track. Jak tam, gotowy? Jeszcze chwilkę daj. Bo mi jeszcze pokazywało zawodników, jak to powiedziałeś, wiesz? Aha. A ty już sobie wybrałeś wszystko. W tak, tak, dokładnie. Dobrze, że się zapytałeś, bo by było jak ostatnio. Kurde, cały wyścig na łetach. W momencie, w którym są moje najmniej ulubione opony, no. O Jezu, ale mi laguje. To będzie fatalnie. No dobra, no. Albo polecę na jeden, albo na dwa pit stopy, to się zobaczy. Ja już mogę. No ja też. Uważaj na dodawaniu gazu. Tak, dokładnie. Dobra. Jezus, nie wystartowałem w ogóle. Nieźle. Poleciałem. Prawie. Jestem na samym końcu. Jadę 20. My God. O Jezu. Nie no, to był Bottas. Ja jestem 12. Oj. Giovinazziego. Który jesteś? 18, ale to się za chwilę zmieni, bo jestem uszkodzony i to dosyć mocno. Ja się ledwo uratowałem tam. Russell dostał 5 sekund. Ale mi mega mocno tobie powiem, laguje całe F1. Oho, w ogóle nie mam hamulców. Ja mam jakieś 40 FPS-ów w tym momencie. Więc to nie za ciekawie na pewno. No spoko Latifi, naprawdę bardzo fajne to było. Uszkodził ciebie? Znaczy już to ja jestem uszkodzony, wiesz, ledwo dojadę, mam nadzieję, że dojadę. Ale będę miał stratę minutę zaraz. Dobrze, o tyle, że to zrobiłeś na początku wyścigu, gdzie wszyscy są jeszcze zbici, nie? W sumie tu może być ładne zbicie, jak tu patrzę na razie. Tobie powiem. Nie wiem, ja na tym w ogóle nie idzie jechać. Dobra, zaraz zobaczymy. No ja to wiem. Niech wymienią skrzydło. Chociaż wyprzedzam Okona. Zrobiłem rekord w trzecim sektorze i palę, żeby wyprzedzić Okona. O kurde, jestem w kanapce Alpine. Jestem 10. Udało mi się wykaraskać z ich kanapki. Chociaż troszkę jeszcze poleciałem po żwirze niestety i Okon ma lepszą prędkość. Nie Okon. Ja nie wiem, czy dojadę, jak będę miał do czynienia ciągle z 40 FPS-ami. Jak nie mniejszą ilością ich. Już mi nawet dźwięk przerywa. To nie wyrabia. Sprzęt nie wyrabia na deszczowej mące. Ciekawe. Nie no, to się nie nadaje na deszcz po prostu i tyle. Wiesz co, mi bardziej chodzi o FPS-y. Bo mi wszystko tak tnie, że już nawet dźwięk mi przerywa. O, dobra. Teraz jest coś tam płynne. No ale no jak ja nie mogłem przez te wszystkie lagi się zbliżyć do Gasly'ego, to wiesz. I mi nawet dźwięk przerywało. Wiesz. Za fajnie się nie jedzie jak tnie jak cholera, nie?
Nie wiem, ja bym chciał chociaż zacząć się zbliżać do Tsunody, bo na razie nie widzę takich możliwości. Ja teraz byłem w tym szybkim, wprawnie nie wiem jak to się nazywa, po pierwszej szykanie. To wyobraź sobie, że na łetach teraz ten cały zakręt, taki łuk w prawo przejechałem z Okonem koło w koło bez kontaktu. On był po wewnętrznej jeszcze. Więc z nim tam się coś tam da walczyć. Kurde, skrzynia biegów 68%. Oh my god, to będzie ciężki wyścig. A ty już widzę... Aha, bo Tsunoda też tam zjechał. Mhm. Ja odzyskałem i aktualnie siedzę na tym moim P10. Dobra wiadomość dla mnie jest taka, że doganiam go. Ale ja w ogóle nie mogę skręcać, więc nie wiem. Podwozie uszkodzone, czy co jest? Nie, nie sądzę. No zobacz tam. No nie mam uszkodzonego. A to nie wiem. Po prostu nie skręcam w ogóle. Teraz będzie lepiej, jak to zostanie ta taka dróżka lepiej wyjeżdżona, nie? Też może coś tam. No nie sądzę. Jakby, no ogólnie zawsze jest lepiej, jak już jest tam troszkę wyjeżdżone, nie? Kordem w drugim sektorze. Jestem i sekundę i dwie dziesiąte zagasli, niż sekundę i jedną dziesiątą. Tak. Czas, nie? 31,2 w wyścigu. No spoko, ja mam 33,5, więc o czym my rozmawiamy, no. Coś tu jest nie halo. O, podoba mi się jedno. Gasli nie ma ersu chyba. A nie, dobra. Nic nie było. Przecież one muszą mieć lampki zapalone. Te bolidy. Jeszcze. Kurde, no ten pier mnie blokuje. Alonso dostał 5 sekund. A właśnie możesz mi opowiedzieć, co tam się wszystko stało? Kiedy? No tam na T1, na pierwszym okrążeniu. Bo ja tam na szczęście w sumie się cieszę, że tak słabo wystartowałem. Bo później się przebiłem na 12 dosłownie od razu. Więc wiesz. Musiałem lekko ściąć, żeby tam nie wywalić, ale dobrze było. Jak tam doszło? Kto tam zamienił według ciebie? Znaczy, ja nie wyhamowałem po prostu. Miałem to co Bottas ostatnio. Blokowane koła i tyle w temacie. Czyli po części to była też twoja wina. No raczej. To też do mnie tam poszło ładne, widziałem.
seconds. Dorwać w końcu tego Gastiego. Chyba się uda. Tak. Może mi się uda wyprzedzić Gastiego. O kurde, dwa Astony oddzielają grupę McLarenów, Mercedesów i Red Bulli. No spoko. Cieszy mnie to, że doganiam te Astony. Oj, coś z przodu. Coś z przodu wypadł. Brawo, Darkoven. Lando. Szkoda, że Lando akurat. Jaki to był? 1.31.2 też zrobiłeś? 1. 31? Po prostu mhm. Główne? 1. 31.1. A, dobra. Czyli w końcu się wczułeś. Na szczęście. Zobaczymy. Udałoby się. Nie, to nie jest to, co powinno być, powiem tak. Kunda za stronem już jest. Caution, caution. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking. Jeśli dobrze zaoszczędzisz opony, to na pewno będziesz przed tymi, którzy pojadą na dwa pit stopy. Ja chyba pojadę na jeden, bo na razie mam tylko 20% zużycia. A jak tam u ciebie ze zużyciem? Tak, 15? No jak zawsze, lepiej oszczędzasz. Mi się nie... Aha, skrzynia już mam na 70 równo. Procent zużycia. Ja coś czuję, że zaraz stracę ten bieg. Jedź, Stroll. Pomimo przyblokowania przez Strolla się jednak udało. I się z tego cieszę. O kurde! Vettel ładnie widzę podgonił. Bo jestem 2 sekundy za Verstappenem. Tobie też się tak dobrze Ers oszczędza? Mhm. O, kibic. Widzę, gonicie tam Williamsa w miarę, nie? Mhm. Czy nie zyskujesz do Williamsów? Różnie. A. To dobre tempo chyba mają w miarę, nie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo nie jadę za nimi.
liczce, nie? Na tym, wiesz, o co chodzi. Mhm. Więc tam plus minus cokolwiek, chociaż wiesz. Ja spróbuję Fetela wyprzedzić. Rekord jest taki sekundę. Dobra, już wiem, o co chodzi z tymi oponami. Są za gorące, to się pokazują. Ło, kurde, ale ładny teraz manewr na Fetelu zrobiłem. Sekundy do maksa. Czemu te opony mi się ciągle pokazują? Mam dobrą temperaturę. No, aha. No mi właśnie jak pokazało, to powiedział, że są za gorące. U mnie jest ciągle wszystko dobrze, pokazuje mi tak po prostu, tak powiem. Ale może mi też pokazywać przez tą moją skrzynię biegów, bo mam 70%, już jeden. Ładnie. 30 lepiej ode mnie. Zaraz na Interi będzie pogoda. Tak, bo jest... To bardzo się nagrzewają. Wiesz co, no ja na szczęście nie mam takich problemów. No, będzie się trzeba do opon przegrywać. Właśnie to powiem, o dziwo, mi się bardzo dobrze jedzie na tym deszczu. Nie mam nawet szczerze, już mam nie rzuca. Więc dla mnie... Będę musiał przeciągnąć stint raczej, nie? Żeby się określili, czy wziąć intery, czy nie brać tych interów, co nie? No, przed chwilą miał dylemat, a teraz mówi, że porównywalny. No to coś tam się zmienia raczej, nie? Mhm. No to sprawdź, czy ci się przy dohamowaniu nie przegrzewają. Bo mi przy dohamowaniu się przegrzewają. Nie, nie, wszystko jest u mnie. No co, no ty już robisz czasy 7/10 lepsze ode mnie, kiedy ja miałem wcześniej lepsze. To już coś jest na rzeczy. Albo się po prostu teraz odpaliłeś. Nie, dobra, to już są takie idealne warunki na łety, jak robię pół sekundy lepiej w jednym sektorze czas. Podgoniłem już tego Verstappena. A jak tam zaczynamy? Nie, podgoniliście tam trochę te Williamsy. No jeszcze 20 sekund. Oj. Oj, oj, tarka wybiła. Ta, o której wcześniej mówiliśmy. Nie, no deszczówki chcę dać. Wiesz co, ja przeciągam stint. On ma problem, żeby określić się, więc ja nie ryzykuję, wiesz? Prawie bym musiał mieć dylemat, bo się prawie rozwaliłem. Jestem 11. Ale odwaliłem. Co, zjeżdżają chyba?
Bo teraz jest, wiesz, teraz jest boks. Dobra, patrz co założą, czy Łety, czy Intery. Właśnie, ja na razie poczekam. Ale kurde, jestem 11. Ja mam przegrzaną, ja się ślizgam, wiesz, ja zjeżdżam. Tylko co, no ja Intery chyba wezmę. Jestem 12. Z 6, no to nie jest za dobrze, nie? Jestem przy Mazepinie. A dwa biegi naraz mi się zbiły, fajnie, fajnie. Straciłem jeden z biegów, super, super. Chyba dwójkę straciłem jeszcze. Mogłabym piątkę stracić. Piątka jest taka najmniej potrzebna na tym torze, mi się zdaje. Ale dwójka, no ja pitole. No to róbcie wszystko, żebym odzyskał bieg. Mówi mi, że jestem najlepszy, chociaż tyle. Zaraz tobie powiem, co Alonso wziął ze swoją paką zjeżdżającą do boksu. Łety. Wszyscy Łety wzięli. Ta, Łety powzięli. Mhm. Bierzemy Łety z nimi. No ja ci zaraz powiem. Kuźwa, dwójkę straciłem. Cały pierwszy sektor jadę bardzo słabo przez to. Wiedziemy, co się stanie w końcu. Nie no, chcę Łety dać. Chyba, ale ej, jak myślisz, lepiej kurde, mogłem zjechać teraz. Czy do trójki? Czy co? Jak myślisz, zbijać do jedynki czy do trójki? Tak, jakby mnie uszkodzili znowu. Kurde, bo... No, jeszcze mnie rasa jak zwykle wywalił na to. Mogę już powtórzyć? Chwila. No, słucham. Jak myślisz, zbijać do jedynki czy do trójki? Chyba do trójki, nie? Mhm. Jak nie mam dwójeczki. Piątki by nie mogło nie być dla mnie piątki. Piątka jest chyba najmniej przydatna na tym torze, mi się zdaje. Wiesz co, ja chyba poczekam ze zjazdem, bo mi się jedzie mega dobrze. Ja mogłem zjechać, to by mnie uratowało, a teraz znowu będę gonił 40 sekund. A ja wyjechałem równo z Perezem. No ale już przynajmniej tempo jest. Trzeba bardziej uważać na te boty po prostu. Dobra, dzięki mnie Ricardo wyprzedził Pereza. Chyba git, nie? Mhm. Jak myślisz ryzykować Intery? Ej, dwójkę mam! Jest! Odzyskali mi bieg. Zjeżdżasz na Intery? Nie, na Łety. Kurde, dobra, to też biorę Łety, no. Wyjadę 10 niestety. Doprowadziłem te opony do 40% już. Ale będę musiał cisnąć teraz. Nie no, znowu mam 30 sekund do Russella. Oj, nie, nie popełnię tego samego błędu. Nie, on mi mówi, że to nie jest odpowiednia pora na zmianę opon teraz. No nie. Nie, nawet mi nie gadajcie, że teraz są warunki na Intery.
11 miejsce. To się też zdaje, że deszcz już ustaje troszkę. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Aj, no nie odrobię teraz tego wszystkiego, co straciłem przez mój głupi błąd. Punkty chociaż teraz będą git. Tracę niecałe 2 sekundy do punktów. Chociaż jak będę nadrabiał do okno na po sekundę na okrążenie. Nie, no po sekundę to i tak będzie słabo. Musiałbym za 2 sekundy odrabiać. No ja 4 do Russella, żeby się zbliżyć. Jezu, co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Złapałem trawę. Kurczę, blad. Ej, ale błąd. Żyjesz? Żyję. Fantastycznie, jest safety card dla ciebie. Obydwoje teraz mamy szansę. Tak, to ja mam deltę, nie? Ja też mam deltę, no ale to jest fantastycznie przecież. Fantastycznie, no zobacz, ty byś był zdublowany w tym tempie do końca wyścigu. A tak? No jakby według mnie jest fantastycznie dla ciebie w tym momencie. No nie wiem, bo muszę zjechać. No może i... Słuchaj, będziesz musiał przetrzymać troszkę, żeby ciebie nie zdublowali jedno okrążenie. Nie możesz zjechać na tym. Nie mam wyboru, bo nie mam skrzydła przed niego. Musisz przetrzymać jeszcze jedno. Oni ciebie zdublują, już będziesz miał po wyścigu, a tak przetrzymać jeszcze jedno i wszystko będzie dobrze. No dobra, spróbujmy. Przecież nie można dublować na safety carze, jeśli ktoś jest na torze, a w boksie ciebie mogą zdublować, to jest najgorsze. Będziesz miał, że safety car ciebie przepuści zaraz. Kurde, no sam sobie, nie no, po co mi nowe opony, jak te mam 6%. No i teraz, no zobacz, jak oni są już daleko w tym momencie. Pamiętaj o delcie, jak lider dojedzie. To jesteś szybszy od safety cara, co nie? No, chyba tak. No to jeśli tak, nie to wiem, na razie mam strasznie dobrze. Dużą deltę. Myślałem, że dostanę drive-thru. Masz deltę? Już nie. To uciekaj teraz, jak tylko możesz. No, ale... staram się.
Ers, pamiętaj, na prostych przede wszystkim. Ale nie mam skrzydła, słuchaj, co mi to na da. Na prostej to możesz. No na prostej tak. Tylko możesz pofrunąć później. Na końcu tej prostej. I tak. Ale zobacz, już zyskałeś troszkę względem tamtego okrążenia, więc jeśli się pośpieszysz, ostro pojedziesz później po wyjeździe z boksu, to są szanse, że ciebie nie zdublują. Trzeba wszystko, co tylko się da spalić, więc wiesz. Tam patrzę na minimapę. Teraz będą nerwy, żeby ciebie nie przegonili, nie? No. No, ciężko to widzę. No, panowie, szybko, szybko, szybko. Jak... Zakładajcie to skrzydełko. Założyli już? Kończą. Ruszam. A, dasz radę, to będzie... Dasz radę chyba. No. Dasz radę, czy nie? Nie wiem. Boże. Safety ciebie tylko zdublował? Nie, na razie mam go przed tym. Udało się? Tak, w ostatniej chwili. Widzisz, gdybyś zjechał wtedy, kiedy chciałeś, to już byś był. Ale mam całe kółko. Do nich teraz. To idzie odrobić, to idzie odrobić. Spróbujmy. Byle bez błędów teraz. Musisz jechać jak wyścigu, ale za czakiem uciekłeś już, nie? Się oderwałeś od razu od nas. Pozycję, Łokoń. Możesz się nie wyrobić też, to jest takie niefajne. No ciężko będzie. No ale chyba będzie mniejsza strata niż te ponad 20 sekund do Russella, no, zobaczymy. Nie? Ale bym walnął w Okona teraz. Łoj. Cieszę się, że mnie posłuchałeś się, żeby zjeżdżać. Znaczy do przy okazji się dużo nauczyłem, powiem ci, na tym kółku, bo teraz już na przykład ten, nie wiedziałem, że jak do safety. To już wiem, kiedy delta się wyłączy. Na przykład. Chyba ze dwa razy tak zrobiłem, że mnie zdublował właśnie ten. Przez to, że zjechałeś za wcześnie? No. No to teraz już nie będziesz popełniał takich błędów, nie? Ale to było... Na metr, nie? No nie, teraz zjeżdża. Teraz już zjeżdża. No to po wyścigu. Ja muszę coś ugrać. Dobra. Muszę to mieć. Powiedzcie mi, że mi się udało. Jestem siódmy. Już tracę jedną pozycję, żeby odrobić wszystko, co wyspinowałem. No ty niestety masz po wyścigu, no to też jest duży minus. Ale ja jeszcze mam jakieś małe szanse na fajne miejsce. W sensie, no fajne miejsce to już są punkty, ale podium, nie? Jak już jestem tak wysoko, tak blisko. Idę ciś. Ciś Ferrari. Tak bym wycisnął, żebym wycisnął prawie spina. Prawie to w sumie zrobiłem.
ostatnio wyratowałem, nie? Co? No prawie wyspinowałem w tym samym miejscu. Mhm. Na trzy razy, które mogłem tam wyspinować, wyspinowałem tam za pierwszym razem. Tylko. Nie można tak szybko dodawać tego Earthu. Znowu bym zbinował. Brawo! Dawaj, slipstream musisz. Aj, nie udało się znowu. Teraz się musi udać. Jadę z nim koło w koło z fetelem. Jestem szósty. Nie by było wyrwać podium na Moncy, nie? No to wiesz. Dla Ferrari. Ogólnie podium na Moncy też jest fajnie wyrwać. Ale w Ferrari dużo bardziej jest fajnie. Nie wiem, jak jest fajny tor, to musi być na mokro niestety. No to jest... Już trzeci tor. Jeżeli ten zakręt mi się ładnie uda, to będę próbował Verstappena wyprzedzić w tym zakręcie po wyjściu na prostą startową. Będę próbował, ale czy się uda, nie wiem. Poprawiłem swój czas na równe 1.30. Ale mnie ładnie zablokował Verstappen. Nie miałem jak go wyprzedzić, bym się rozwalił. No i 1,5 sekundy straty, bo prawie wyspinowałem. Klasyk. Oj, ale Seb poleciał! Oj. Safety car się pojawił. To jeszcze nie jest dla ciebie totalnie po wyścigu, bo to nadgonisz teraz. Wiesz o tym? No zobaczymy w Mondeltę. Aj, nie miałem klipów włączonych, abym sklipował, co Seb zrobił. Powiedzieć tobie, co Seb zrobił? No. Próbował mnie wyprzedzić, nie? I ja tak lekko robiłem takie mikroruchy dosłownie. I Seb robił dużo większe ruchy. I w końcu na pełnej leciał włączony ERS. No i się tak doigrał, że poleciał tam dosłownie. W sensie no, próbował mnie wyprzedzić, ale za mocno skręcił i poleciał, o. Czyli taki typowy błąd nowicjusza, nie? Mhm. Czego nie powinien w sumie robić. Ale ja będę miał teraz słabo. Będę miał jedno pełne okrążenie na... Kurczę, no... Dobra, nie wiem, w ogóle nie ma o czym mówić. O safety cara się rozwaliłeś? Nie. Koło safety cara, dobrze. Jak do tego doszło? Co to się sam stało? Jak się pilnuje delty, a się nie patrzy na tor, to tak jest. Tarka? Poślizgnęło mnie i tyle tu? W temacie. Andę na lewo? A tu? Ajajaj. Ładna teraz będzie zabawa, nie? Się przebić na podium. No. No
ulewa dalej co najmniej 20 minut. Woda tam Fetela. Coś, muszę tam coś mocno odpalić. Muszę mieć 100 ersu na pewno, bo będę ciągle tam palił ers. Nie mam biegu. Którego? Czwórki. Czyli będę musiała z Kali na piątce przejeżdżać. No czwórki nie mam. Zobacz, widzisz jak przełączam? Mhm. Chyba lepiej Ascarii na piątce przejeżdżać niż na trójce, nie? Trójka może być niestabilna. No. Tu się w ogóle paliwo samo oszczędza na Moncy, co jest w miarę dziwne. Sekund. Ale to zmaściłem. Pa co teraz robię? Ładne to było? No. Gdyby nie ta kolizja, 5 sekund. Powiedz mi, kto do mnie traci 5 sekund na ten moment. Nikt. Traciłem 5. Dziesiąty ten Ocon powyżej 5 do lidera. Jak to się nie rozrzedzi. Próbuję Pereza teraz wyprzedzić. Coś mi się może udać, jak Mercy fajnie przyblokują. O, czwórka mi wróciła. To będzie niestety niskie miejsce prawdopodobnie. Nie no, już się trochę rozrzedza tam Alonso. Ile, kto traci około 6 sekund do lidera? Ocon. Czyli 9, 10. To mnie w ogóle nie zadowala. Aj. Chociaż teraz mam bieg, to mogę coś tam więcej zdziałać. Gdyby to było 3 sekundy, a nie 5, to by było wysokie miejsce. Mam paliwa na 4 okrążenia jeszcze pełne. Aj, jaj, jaj. P6. Było P6. Czy to było P6? To jest P6! To jest chyba dobre miejsce, nie? Jak no raczej. To się stało? Czyli te, które byłem chyba. No przecież Ricardo wygrał. McLaren się ładnie rozkręcił w tym sezonie. Nie? No.
Ja byłoby P2. They were able to find all the grip, all the good lines, and have the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. And look at that, they're making their way out onto the podium now. Great race from the McLaren team, and I'm really... Jak się rozjaśniło nagle. On the top step of the podium. Magicznie, nie? No. O, ukończ 50 mile we Włoszech. 27 level mam, O ile ja tam wygrałem z Pierem? O 1/10 wygrałem z Gaslim. Ranking. Aj, nie awansowałem nic. A Ferrari ma 36 punktów. Nie, no powinno być dużo, dużo więcej. No ale spokojnie, spokojnie. Fajnie, no właśnie, spokojnie. Jakiś wyścig się chociaż w miarę udał w końcu, po długim czasie. Tak, nie dopisało mi szczęście. No nie dopisało, masz rację. Kraczasz wszelkie oczekiwania, jaki jest twój sekret. O kurde. Jakim cudem w zadaszonym pomieszczeniu pada deszcz? Fajnie, mistrzowie kodu po prostu. No tak. Nie? Jak podsumowała? Podsumowała? Cóż, jeszcze jest nadzieja. W pocie czoła coś tam. Już nie zdążyłem przeczytać. O, ale proszę. Wzrost jest na szczęście. No troszkę jest tych punktów. Części, no skrzynia biegów, muszę dostać karę, bo nie da rady po prostu. Już teraz straciłem biegi, nie? To już będzie masakra później. A nie, co ulepszamy, te kanały hamulcowe? Coś tam było, no mi się zdaje, że można ulepszyć kanały hamulcowe. Ja jestem za. Ej, mogę ulepszyć, co jest? Mogę ulepszyć, o. A to miłe zaskoczenie. Może teraz, jak eku się uda, to w paliwo, co ty na to? No, można, można. To dawaj, lecimy dalej. Dawaj, lecimy dalej na Grand Prix Rosji. Aj, trzeba to zrobić. No musimy mieć to. No i nie, niestety to będzie po Rosji. No co za... Dawaj dalej, lecimy. U
700. Pewnie EQ też się nie uda. Jest! Brawo! Jesteśmy lepsi od Astona. Tak jest. Dobra, robię stopa. Zbieramy teraz.